Witam. Dzisiaj chciałem pokazać naszą akumulację, którą wykonujemy na naszym palenisku Expressia. Samo palenisko jest wykonane z szamotu, tak samo jak cały zbiornik energii, który jest na górze. W środku jest podwójna ścianka, jest szamot, gdzie jest wykonany katalizator ceramiczny, który nam dopala i przyspiesza wszystkie cząstki stałe. Całe cząstki lotne, które są zawarte w spalinie, są dopalane kilkukrotnie, po czym przechodzą do kanałów samowyrównujących, następnie uciekają do komina. Dzięki temu nasz piec ma bardzo dużą sprawność i wydajność. Porównując do kominka, tutaj mamy około 1 tony masy. Z jednego rozpalenia potrafimy ogrzać dom do 120 metrów, na ciągu 24 godzin będzie oddawane ciepło. Jest to bardzo fajnie sprawdzające się urządzenie, dzięki któremu czujemy ciepło domowego ogniska, czujemy się bezpiecznie, nie musimy patrzeć na gaz, na prąd, ani na inne warunki atmosferyczne. Najważniejsze dla nas wtedy jest suche drewno i nieważne, czy to jest liściaste, czy iglaste. To palenisko spali każdy rodzaj, najważniejszy element ma być suche. Oprócz tego ten piec jest przygotowany do wieloletniej pracy. Posiada z boku wykonaną wyczystkę, którą powinniśmy czyścić przy dobrym spalaniu raz na 6-8 lat. Dzięki temu urządzenie mamy praktycznie bezobsługowe. Już wkrótce pokażemy, jak to nasze wspaniałe palenisko będzie wyglądało po budowie kaflowej. Do tego w tym budynku robimy jeszcze kuchnię, bardzo taką ciekawą, projektową będzie palenisko opalane drewnem, oprócz tego płyta grzewcza, piekarnik, zlew. Myślę, że czekajcie, patrzcie, obserwujcie nas. Relacja już niedługo.